Dobry wieczór. Czy to casting do scen z życia małżeńskiego? Zapraszam. Pani zna tekst? Tak, oczywiście. Zacznijmy od kwestii Ewy. Co robicie dziś wieczorem? Johanna zagram ja. Jeśli chce pani dostać tę rolę, ja muszę sprawdzić pani charakter. Niech pani siądzie na krześle. Na pewno? Krzesło mnie może ograniczyć. Nie szkodzi, zapraszam. Co robicie dziś wieczorem, ty i twoja żona? Jesteśmy rzeczywiście zajęci. Szkoda. Bo co? Bo robię dzisiaj małe przyjęcie i pomyślałam, że moglibyście wpaść. Bardzo mi przykro, ale to niemożliwe. Nie moglibyśmy się kiedyś spotkać? Nie mam czasu. Znudziło ci się? Jeśli chcesz to skończyć, powiedz szczerze, zamiast cały czas robić uniki. Bardzo proszę, powiedzmy więc, że to koniec. Przyjemnie nareszcie być poinformowaną. Nie chciałam cię zranić. Właśnie, nie chciałaś. Byłeś naprawdę uroczym kochankiem, chociaż trochę roztargnionym. Sobie podziękuj. Też mogłabyś otrzymać najlepsze świadectwo. Jest ktoś inny? Uczciwie mówiąc, jest ktoś. Tak. Pani już dziękuję. Proszę, zapraszam. Pani sobie siada. Proszę czuć się swobodnie. Pani widzi tu takie intymne sytuacje. Zacznijmy od takiej kwestii, co robicie dziś wieczorem. To jest chyba kwestia Ewy. Proszę się nie przejmować żadną sytuacją, która się tutaj wydarza. Proszę czuć się swobodnie. I zaczynamy. Proszę bardzo. Co robicie dziś wieczorem? Taka kwestia. Proszę. Co robicie dziś wieczorem? Ty i twoja żona. Dlaczego ciągle to robisz? Nie powinnaś szukać z nią kontaktu. Ona prowadzi z tobą grę. Chce cię znowu mieć przy sobie.